żebra, 60 cm wysokości. Marzenie każdego reprezentanta. Powód do dumy każdego kibica. Od dziś do niedzieli będzie we wrocławskim rynku. Od jutra od 10 każdy z was może zrobić sobie z nim zdjęcie. Puchar UEFA czeka na to. Do wygrania mecze będą na wrocławskim stadionie. Dla was bilety. Oto jest Puchar UEFA we Wrocławiu. Powitajcie go gorąco. Panie prezydencie, to wyjątkowy moment. Po raz pierwszy w historii Wrocławia gościmy na wrocławskim rynku Puchar UEFA. Dzień dobry państwu. Bardzo serdecznie witam wszystkich na wrocławskim rynku. Jest Puchar. Mistrz Europy w piłce nożnej w roku 2012 otrzyma tenże właśnie puchar. Są tam wygrawerowane nazwy drużyn, które od 1960 roku zdobywały Mistrzostwo Europy. Bardzo się cieszę, że dziś we Wrocławiu. Za 35 dni rozpoczynamy Mistrzostwa Europy w piłce nożnej UEFA Euro 2012. Puchar jest już dziś we Wrocławiu. Za chwilę oficjalnie trafi w ręce prezydenta Wrocławia Rafała Dudkiewicza. Ale pozwólcie, że wam przedstawię dyrektora turnieju UEFA Euro w Polsce, pana Adama Olkowicza. Dzień dobry panie dyrektorze. Dzień dobry państwu, witam Wrocław. Dlaczego Puchar UEFA we Wrocławiu będzie czuł się najlepiej? To zależy od pucharu, ale ja myślę, że państwo stworzycie taką atmosferę, że Wrocław będzie najlepszy w jednej konkurencji na razie do Euro. Otóż proszę państwa, Wrocław jest czwartym miastem, gospodarzem w Polsce, gdzie przyjechał puchar. Za chwilę będę miał przyjemność przekazać go prezydentowi, panu Rafałowi Dudkiewiczowi i prosić o troskliwą opiekę, a jednocześnie prosić, żeby udostępnił go wszystkim wrocławianom, wszystkim z Dolnego Śląska i wszystkim gościom Wrocławia. A możecie państwo być najlepszy w następującej konkurencji. Jest taka cicha rywalizacja między Warszawą, Gdańskiem, Poznaniem i Wrocławiem, w którym mieście wykonamy najwięcej zdjęć z pucharem. Innymi słowy, mieszkańcy którego z miast będą mieli najwięcej pamiątek właśnie z pucharem. Powiemy za chwilę, jak to się będzie działo, ale ja wierzę, że Wrocław będzie właśnie w tym najlepszy. Wrocław jest najlepszy, prawda? Wrocław najbardziej zasłużył na puchar, prawda? Zasłużyła na puchar. Jest już we Wrocławiu. Jutro od 10 każdy z was, wrocławianie, może zrobić zdjęcie z pucharem UEFA. Czeka na was tutaj we wrocławskim rynku. Jutro także we wrocławskim rynku koncerty. Ożijana po raz pierwszy zaśpiewa oficjalną piosenkę na Euro 2012. Będzie budka suflera Stachulski do wygrania bilety na mecz. Ale chyba już nie powinnam mówić. Należałoby oficjalnie przekazać puchar UEFA Wrocławiowi. Wstrzymajcie oddech. Panie dyrektorze, 3, 2, 1. 3, 2, 1, ale poproszę o chwilę, bo przekazanie składać się będzie ze specjalnej ceremonii. Jak państwo widzicie, w tej chwili przygotowujemy postumenty dla przedstawicieli pana prezydenta w osobach przodujących pracowników Straży Miejskiej. To są ci, co nie piszą mandatów. I oni zdejmą, najpierw otworzą tą całą taką specjalną osłonę patentowym kluczem, ponieważ nikt nie miałby prawa, umiejętności dostać się do niego, odsłonią puchar i poprosimy ich, ażeby go pokazali tutaj państwu przed wejściem. Ja dokonam symbolicznego przekazania i puchar zajmie swoje miejsce w tej specjalnej konstrukcji na specjalnym postumencie. Tak to będzie wyglądać. No to obserwujemy, proszę państwa, strażnicy miejscy specjalnym kluczem w rękawiczkach zdejmą specjalną osłonę pucharu UEFA, który po raz pierwszy jest we Wrocławiu na 35 dni przed rozpoczęciem Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA Euro 2012. Puchar waży 8 kg, to czyste srebro, ma 60 cm wysokości. Teraz następuje oficjalne przekazanie pucharu UEFA Wrocławiowi. Gorące brawa! To jest ten moment,
Zapraszam pana dyrektora, pana prezydenta, abyście umocowali puchar na specjalnym postumencie, a was, wrocławianie, proszę o brawa. Maskotki zapraszam na górę. Puchar staje na swoim miejscu i będzie tak stał do niedzieli. Każdy z was będzie miał możliwość, szansę, okoliczność, pewność, że może zrobić sobie z nim zdjęcie. W tej chwili oficjalnie puchar należy do Wrocławia.